Czyli co, Speedcross. I 1 450 000 musimy ogarnąć. Jakie jest najlepsze auto na wyścigi w trzecim rozdziale? Zresztą no chyba... A, w trzecim rozdziale? To nie wiem. Kurde, jakie tam... Ja kupiłem sobie Corvette i kurde, wygrałem wszystko. Nie jest tak trudno wygrać, na najtrudniejszym poziomie. Nitro, żeby to wykonać mnożnik, okej. Okay. To wiem, bo to wiem już z driftów. No zobaczymy. Nie podoba mi się ten samochód, tak na marginesie. Wolałbym inny mieć, ale... Kops, tutaj za destrukcję dostajemy, tam jest strefa driftu. Trzeba w nią wjechać i driftować. Tutaj był skok. Tutaj mamy prędkość. Tutaj driftik. Tutaj jakieś mnożniki. Speedcrossowcy zatrudnili mnie, bym dodał zawodom odrobinę blasku. Odstaw coś dobrego w strefach, a podwoją twój wynik. Nie można mnie było jakoś ostrzec? Co to, co? Wow, jak tu jechać? Zawołany samochód za słaby jest, no. Okej, okay. Tutaj trzeba było zrobić takie kółeczka, ale to ciężko tą furą, ona jest słaba. Sensor jest dłuższy i bardziej wymagający. Uuu, i koniec mnożnika. Zaraz zobaczymy. Zaraz zerknę na czat tylko. Tutaj coś ogarnę, żeby jakikolwiek wynik był. Muszę teraz wyglądać świetnie. Tutaj mamy skok. Ojej! O, nie skasowało mi. Spoko. Myślałem, że mi skasuje ten mnożnik, bo on jest bardzo ważny, się dzięki niemu więcej punktów. O właśnie, kto dostał pod choinki Need for Speeda, co? Spróbuj później pojechać inną trasą, żeby zmieść więcej przeszkód i mieć lepszy wynik. Jasna sprawa. Okej. Okay. W tym Corvette jest zaj fajna. Ja kupiłem sobie... O shit. Ja sobie kupiłem Corvette C6. Musisz użyć czarów i załatwić wejście. Ej, jaki ten samochód jest słaby. Nie, ja go chyba nie mogę tuningować, czy mogę? Dawaj tutaj, do środka. Trzeba uważać, żeby nie stuknąć. Okej. Okay. Ja dostałem skarpety i 200 zł. Pewnie, że tak. Sam będziesz wiedział, co sobie kupić, nie? Za te 200 zł. Po co mają ci kupować jakieś nietrafione prezenty? Ja jestem za. Ajajajajajaj. Wow. Ej, driftik. Witamy wszystkich nowych na czacie. Zaraz się wami zajmę, tylko dojadę ten wyścig. Jest trudny dosyć. Ale chyba zaraz ogarnę wystarczającą ilość punktów. Dzięki tym testom mój klient będzie bardzo szczęśliwy. Teraz zobaczmy, czy zdołasz podbić wynik. To ostatnie okrążenie, więc... I meta, gitarka. No i poszło. No nieźle. Chciałem dostać monitor za 1250 zł. Nieźle, monitor bardzo fajny jest. Ja Astroneer dostałem, nieźle. No i cukierki. Ja dostałem kompa i GTA 5 i kartę Shark. 8 milionów, nieźle.
Czy pogram kiedyś w Astronir na live? Myślę, że tak. Chociaż w tygodniu chciałbym sobie Asasyna odpalić na live razem z wami. Już tam przygotowałem wszystko, więc... Masz smykałkę? Skarpetki najlepszy prezent. Ja myślę, że sweterek jest też fajny prezent na podwójkę. Dawaj, Raf, nie trzymaj mnie w niepewności. Mac, żeby móc się ścigać w lidze speedcrossowej, trzeba mieć sponsora. Aha. Ty mnie sponsoruj, Raf. Przykro mi, Mac, ale nie tak to działa. Dobra, mamy kolejny wyścig. Co? Mówią, że trzeba mieć sponsora. Że niby nie stać mnie na autko. No tak, to autko mi zabierają po każdym tym, bo ja nie mam furtki, nie? Do tego. Mac, mam zamiar spełnić twoje życzenie. Co to było? Kierowca mego klienta go zostawił, a Mini został już zgłoszony do ligi speedcrossowej. Ouu. Nawet tak nie żartuj. Auto pozwoli ci wziąć udział w próbach, ale musisz pokazać, co umiesz. Speedcross to jest wielki biznes, Mac, a nie jakieś żarty. Ci goście grają według własnych reguł. Aha, okej. Okay. To co z tym kierowcą klienta? Nie wiem, czy chcę zapytać. Okej. Okay. Fajny stream na Twitch, przynajmniej się da czat czytać. No pewnie, o to chodzi. Ja dostałem Razer Ornatę Chroma. Co to jest? Ale sweterek musi być brzydki i świąteczny. Tak, nie no. Sweterki są fajne. Ja mam dwa sweterki. Jeden taki czarny, drugi szary. Takie cieniutkie. Ale wybrałem sobie sam. Jak wy dostaniecie sweterek z gruszką, to nie patrzcie na mnie krzywo. Klawiatura od Razera. Aha. No wiecie co, ja tam ten... Ja mam klawiaturę, ale nie jestem z niej za bardzo zadowolony. Jest za duża. Ma tam różne funkcje ciekawe, ale... Ja ich nie używam. Wolałbym jakąś bardziej... kompaktową klawiaturę. A czy mechaniczna, czy nie mechaniczna? Nie wiem. No ja mam mechaniczną, ale... Może troszeczkę lepiej się pisze na tej mechanicznej, wygodniej. Naprawdę nie ma wielkiej różnicy. Ja dostałem MSI Dominatora, nieźle. Ja dostałem kask full face. To jest taki kask razem z osłoną na żuchwę. Czyli po prostu na całą twarz. Ale to jest rowerowy, tak? Bo jeśli mówi się o full face, no to raczej chodzi o rower. To Lambo jest na... Tak, to Lambo jest na drift, no. Próbowałam oglądać ten twój serial. Na drobne i na mdłe, jak tak? Widziałeś mój serial? Jak ci się podobał? To jest kompletna strata czasu. Aha, przestań. Wychowałem się na nim. O, marzyłem o tym, że w przyszłości będę seksownym lekarzem, jadącym luksusową furą na ostry dyżur. Biedny Mac, marzenie zostało marzeniem, ale w końcu trafiłeś za... Ja nic nie dostałem, dobra, najgorzej. Czasami zalatuje kicz. Czasami. Hops. Choć próbę prędkości zrobiliśmy. Okej, okay, wiecie co? Nie wiem, czy mi się odblokowała jakaś fura, ale chyba nie. To trzeba wziąć udział w kilku wyścigach jeszcze. Zaraz zobaczymy. O, próba driftu? Co to? O, po rondzie! Spoko, dodali nową próbę driftu. Albo było to wcześniej, ja nie widziałem. Dobra, zaliczyłem? Trzy gwiazdki, chłopak, elegancko. Ja dostałem telewizor. Dobra. Ja nic mi nie narzekam. No ja też nic nie dostałem. I zadowolony jestem. Nie da się kupić samochodu, jedziesz cały czas mini, jak ukończysz wszystko, to dopiero... Jezu, serio? Ale mam nadzieję, że będzie więcej konkurencji. No nie, no to nawet mi tak nie mów. Raz, że nie lubię tego miniego, a dwa, że jest zajebiście wolny. Chyba, że będzie jakoś tam... przerabiany później, nie wiem. Ja myślę, że to będzie tak, że później się właśnie kupi ten samochód i będzie można sobie robić rekordy nim jakieś dodatkowe. A teraz musimy tym miniaczem cisnąć. Hops, hops, hops. Jesteśmy. Okej, okay, zobaczmy co to będzie.
Damy radę 40 sekund lub szybciej. Ja też nic nie dostałem, jestem zadowolony. Kierowcy, dzisiaj mają miejsce jazdy próbne do Ligi Speed. Dobra, ciśniemy. Będzie modyfikowany automatycznie. Aha, no to chociaż tyle. To dzięki. Miałem taką nadzieję. Skok, hop. To jest chyba jakiś krótki tor, tak coś widzę. Mamy tu 3 okrążenia. Musimy zdobyć 300 tysięcy, więc powinno pójść fajnie, gładko. Trzeba więcej nitra używać. Ajajaj, mnożnik się skasował. Shit. I to chyba będzie końcówka zaraz. Chyba, że to jest dopiero ostatnie okrążenie. I meta. No, było spoko. Czy zagram w crossout? Raczej nie planuję crossouta. Dowiedziałem, że jakieś roboty, mechy były, aktualizacja. Później odblokowujesz Infinity, Barakudy. Byłoby spoko. Podoba mi się to Infinity właśnie. Jakąś dostawę mamy. O, niedaleko jest kolejny, to jedziemy. Wpisałeś się w pierwszych kwalifikacjach. Daj znów czadu i wchodzisz. Okej. Finał jazdy. Czy dzisiaj zagram w Astronir? Nie, raczej nie. 162 km na godzinę mamy osiągnąć. Okej. Opiekunka ogląda próby w Speedcrossie i myśli. Siema Wasabi. Ostatni krok, nim zostaniesz speedcrossowym zawodowcem. Zaraz zobaczymy, czy się uda. No tutaj powiem wam, że ciężko. Trzeba uważać, nie uderzać w ściany, nie tracić mnożnika. To jest bardzo ważne. No trzeba tak naprawdę bardzo wolno jechać, żeby nie uderzyć, a jednocześnie szybko, żeby i driftować, i nabijać punkty za szybkość. O, super! I tu, tam trzeba mieć prędkość, a tu trzeba od razu hamować. No jak to tak? To jest nie po ludzkie. Okej, mam mnożnik, jest bit. Poradzisz sobie. O, brakowało drift. Ale mi to drift. Dobra, ale już mamy dużo punktów, dlatego że jest mnożnik. Ops. Wesołych świąt, dziękuję bardzo. Tak zerkam na czat kątem oka dosłownie, bo trzeba się tu dosyć mocno skupić, żeby to przejść. I tutaj trzeba... O, i tu po hamulcach. O, właśnie. Już ogarnąłem. Ciężko jest tym gównem wyhamować, ale mam już punkty. Mogę olać tą traskę. Ej. Tutaj drift będzie, dobra. Tutaj sobie ładnie pojedziemy tą kaczką.
No i meta, udało się. A ty masz to lambo szerokie, no kurde. Taki jest bodykit fajny. Dobry wieczór. Siemanko, witam. No i ciśniemy dalej. Dobra, to mamy ogarnięte i teraz powinienem dostać jakiś ten. Infinity! Chcę je! To ty się dzisiaj zakwalifikowałeś. Brawo. Jason Morrow. Król na tronie speedcrossu. Możesz mi mówić... Barakuda. Okej. Okay. Znaczy mogę nazywać cię Bary? Aha. Cóż, ciesz się speedcrossem, zanim wyrzucą cię zawodowcy. Na razie. Spoko. Teraz zobaczymy, czy taki dobry będzie. Tylko niech mi dadzą normalne auto, bo cholera. Tą Mazdę można kupić. No właśnie, coś tak mi pisali ludzki w komentarzach, więc trzeba będzie ten. Czy w całym świecie siedzę? Nie, jestem rodzinką. Czy mam tą Mazdę pod drift? Jeszcze nie mam. Jasne. Poznałeś już cudownego pana Monroe? O, chyba Barakudę. To jest krzywa tego Monroe? O Jezu. Słuchaj, Mac. Facet to kłopoty. Ma swych mechaników zasłużonych. Pierwsza zasada. Ten, kto tuninguje ci wóz, zasługuje na królewskie traktowanie. Dobrze cię uczyłem. Dobra, jedziemy teraz do następnych zawodów. Nie wiem, czy dobrze jadę, ale chyba dobrze. Szybkie to lambo jest, co? W dodatku na drifty. Będzie coś oprócz Need for Speed'a. No ja planuję jeszcze sobie ten, odpalić później PUBG. Czekaj, gdzie to jest? Uuu, to tam bym jechał 6 godzin. Tutaj mamy już. Szkoda, że w tym NFS-ie nie można zmieniać wnętrza. No, nie można zmieniać. Ale w sumie to w ogóle kokpitów jako tako nie ma, nie? Tak nie widać, żeby coś tam było. W 15 się świeciły te zegary, pamiętam. Było widać coś tam. Teraz mam przyciemnione szyby, więc tu w ogóle nic nie widać. A o której te PUBG będzie? No nie wiem, za... kurczę, za godzinkę? Nie, za godzinkę może nie. Jaki masz plan na dziś? No nie było takiego zbytnio planu. Właściwie to widzowie tutaj pisali. Oficjalnie ruszyła, a tor numer jeden będzie. Widzowie pisali, co tam chcą. Czas pokazać speedcrossowcom sobie pograć. Dobra. Fajnie, że nie ma policji. Policja jest, ale. No trzeba ją trochę powkurzać, nie? A nie, czekaj, są te ucieczki. Ogólnie po jeździe dowolnej właśnie nie spotkałem, że była policja. Więc raczej jako tako nie ma, nie? Ale można oczywiście bawić się z policją. W samej grze policja jest. Hop, 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 hop. Ty, ale beka. Nie, nie dotykaj ściany. Dobrze. Dobra, teraz ten samochodzik troszeczkę szybszy jest. Tam mamy driftik. Strefa driftu! Wow! No ta traska wydaje się łatwiejsza. Musimy tu milion zdobyć punktów. O nie! Wiecie co mi się stało? Spędzi mnie w nosie. Ajajajajaj! Czekajcie, po tej strefie driftu muszę się podrapać. Ktoś mnie obgaduje, ale tak sromotnie, że chyba bym kichał. Mini kozak, mówisz? No rzeczywiście, teraz po stuningowaniu dostałem jakiegoś szybszego i radzi sobie. Jakiś ciasny drift tutaj, ale dałem radę. Jakoś dziwnie wyszedł z tego driftu. Dalej mamy driftik. Wow! Co to było? Dobra, 30 tysięcy wpadło. Rozpędzamy się na skok. Dobra, mamy rozwaloną skrzynię. Za to też są punkty za tą demolkę.
Na ścianę wyląduje. Nie, udało się jakoś. Brak grawitacji. Dobrze. Trudne są te traski dosyć. Okej, driftik. Mój talent jest nie do zmierzenia. Znowu mnie kręci w nosie. Co najgorzej. Co się tutaj dzieje? Czy mam wszystkie wraki ulepszone na maksa? Nie. Tak mi niektóre te wraki nie pasowały za bardzo, wiesz? I po prostu je posprzedawałem. A tam można było z nich zrobić ten super konstrukcję, nie? Ja wiem, o co chodzi. Ale nie wszystkie te super konstrukcje mi się podobały. Podałem sobie sam stunigować samochód. Znaczy tak, jak robisz super konstrukcję, to masz później niewiele takich opcji, które możesz sam pozmieniać. Tak mi to wyglądało przynajmniej. I jest meta. Nowe wyzwanie poproszę. Ale tu cisza. Jak się na YouTube taki spam. No tak, dokładnie. Dopiero teraz statystyka skoku ma sens. No? Co twoim zdaniem lepszą ma grafikę? NFS czy Forza? Forza, kurde, bez dwóch zdań. Kurczę, już nie ma porównania. Tam są... O Jezu, stary. Forza na kompie, nawet na tym, na Xboxie Forza wygląda zajebiście. Lambo na drag, tak weź, daj spokój z tym Lambo na drag. Nigdy tego nie popełnię tutaj w Need for Speedzie takiego błędu. Zarządźmy coś na drugim torze. Srebrny szlak. To chyba kolejne jest, nie? Tak, bo bym nie mógł tam robić czegoś innego, gdybym tego nie miał. Drugie zawody speedcrossowe ze stroną Drift.com. Zobaczmy, co to jest. Dobra. Konie okrążenie 120 sekund. Chyba dam radę. Bel Air ma fajną super konstrukcję. Wiem, który to jest. Chyba też go sprzedałem. Ale można kupić znowu, nie? Że to nie ma problemu. Ciekawa jak tam barakuda. O której mniej więcej PUBG? W sumie wiesz co, tak o 22.20 myślę, bo tak, o, tak mniej więcej zaczęliśmy grać Need for Speeda. Zatem do dzieła. Ops. Zaraz, czy ja tego nie robiłem teraz? Zaraz, muszę ogarnąć, czy to jest ta sama traska? Czy też nie? Wygląda na taką samą. Nie, jest inna chyba. Tak, jest inna, tego nie było. Eliminacja! Wydawała się taka sama na początku. Ale widać, że coś tu jest inaczej jednak. Halo, halo, jak tam święta u was? Siema, Hyziu! Niektórzy tak przychodzą, wracają do rodzinki. Pewnie, że tak. Ja też zaraz pójdę do rodzinki. Chłopieku! Jestem legendą! Ops. Okej. Ależ ja jestem dobry. Tutaj mamy aż dwa okrążenia. Myślę, że wyciągniemy ten milionek, zwłaszcza, że na chyba połowie pierwszego okrążenia już mam 650 tysięcy, także biciu. Ups. Bardzo podobne są te traski w tym miejscu. Ale te wraki, jak masz odpowiednie do czegoś, na przykład maluch do terenu, to jest bardzo spoko. Słyszałem właśnie, że ten Volkswagen jest dobry do terenu. Ludzie mi właśnie tam pisali w komciach, że jest fantastyczny. Nie testowałem go, zresztą nie podoba mi się z wyglądu. Ale po tuningu on w ogóle nie przypomina tego pierwowzoru. Naprawdę, można go mocno przerobić tutaj w NFS-ie. To jest właśnie fajne w tym NFS-ie, czego nie ma w Forzie na przykład, nie? Że można sobie te furki jakoś tam przerabiać.
Ciekawe jak będzie w tym, w The Crew 2, jak będzie z tuningiem, bo ja tam grałem teraz w tą alfę i tam nie było żadnych opcji tuningowych, nie można było tuningować samochodu. Przynajmniej do tego nie doszedłem, tam grałem pół godzinki tylko. Oj, skasował mi się mnożnik, ale to nic, to już meta jest. Okej, okay, jesteśmy. Ile jest aut w paybacku? Nie wiem, ale jest sporo. Jest sporo autek, na pewno więcej niż w poprzednim Need for Speedzie. Okej, okay, i mamy. Kurde, tego nie robię. Chyba nie. Hops. Nie, no dobrze, to. Myślałem, że robiłem dwa razy ten sam wyścig, ale nie. Dobra, wiecie co? Robimy chwilę przerwy. Ja sobie pójdę do rodzinki i zobaczę, co tam słychać. A wy poczekajcie chwilkę, ok? Za chwilę wracam i gramy w PUBG, dobra?